Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie, pomimo ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorom i rozpoczyna kolejne warsztaty i zajęcia online. Dzięki współpracy z Telewizją Sudecką wszyscy zainteresowani będą mogli oglądać kolejne odcinki w naszej kablówce oraz na profilu facebookowym. Ten rok 2021 rozpoczął się dalej w obostrzeniach sanitarnych. My na co dzień realizujemy usługi dla naszych seniorów w Dziennym Domu Senior Plus i w Klubie Senior Plus z zachowaniem obostrzeń. Oprócz usług świadczonych w placówce chcemy kontynuować transmisje telewizyjne, gdzie nasi seniorzy, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć osobiście w naszych zajęciach, będą mogli mieć z nami kontakt poprzez Telewizję Sudecką. Nasza oferta rozszerzyła się w roku 2021 do bieżących działań, które oferowaliśmy w poprzednich latach, to znaczy terapia zajęciowa, usługi socjalne, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjno-turystyczne, dochodzą zajęcia z aktywności ruchowej. Mamy możliwość, żeby seniorzy korzystali z zajęć z elementami jogi, zajęć z kinezjologii edukacyjnej, tak zwana gimnastyka mózgu, z rytmiki, z rękodzieła artystycznego, i ta oferta zaspokaja bieżące potrzeby naszych seniorów. Te usługi zostały tak zaplanowane i wprowadzone dzięki inicjatywie oddolnej, czyli wyszły od seniorów. Oni chcieli te zajęcia takie bardziej ruchowe. W sytuacji pandemii siedzenie w domu nie sprzyja zdrowiu. Nie tylko fizycznemu, ale również psychicznemu. Doszły jeszcze zajęcia na świeżym powietrzu, Nordic Walking i wycieczki piesze w nasze okoliczne Góry Sowie. Wszystko oczywiście prowadzone jest, tak jak podkreśliłam już wcześniej, z zachowaniem naszych obostrzeń sanitarnych, z zachowaniem wszystkich możliwych form bezpieczeństwa. Pani dyrektor, ale jedno co się zmieniło, to w tej chwili możecie również dowozić swoich podopiecznych samochodem, który otrzymaliście w ubiegłym roku. Tak, bardzo się z tego faktu cieszymy i od stycznia dokonujemy przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych ruchowo. Zwiększa to możliwość korzystania z usług naszego domu osobom, które ze względu na niepełnosprawność fizyczną i ruchową nie mogły wychodzić z domu, nie mogły przemieszczać się środkami transportu. Codziennie rano kierowca jedzie po osoby w miejsce wskazane i popołudniami odwozimy te naszych uczestników. Czyli nie jest to tak, że wszyscy starsi ludzie mogą skorzystać z tego transportu, tylko zaznaczmy, te osoby, które mają problemy ruchowe. Tak, my świadczymy usługi dla ponad 170 osób, a pierwszeństwo skorzystania z usług transportowych mają osoby z niepełnosprawnością ruchową. Zachęcamy do udziału w zajęciach online. Kolejne premierowe odcinki w każdy piątek o godzinie 9 rano.